Bezsenność jest zmorą naszych czasów. Każdy, kto, kogo dotknęła bezsenność, wie jak naprawdę taki ten problem może utrudniać życie. I w tym momencie nie będę mówić o, te, o higienie snu, o, bo każdy pewnie o tym wie, w jaki sposób usypiać i czego nie robić, albo co robić przed snem. Wiele powstało ciekawych książek, które o tym mówią. Ale jeżeli próbowaliście wszystkiego, zmieniliście styl życia, styl odżywiania, Całą higienę snu i nadal jak w pewien sposób problem was dotyka, może właśnie problem bezsenności do, wynika z waszej nieumiejętności radzenia sobie z lękiem, z atakami paniki i z nadmiernym myśleniem. Są osoby, które bardzo często nie potrafią zasnąć, czyli przed snem pojawia się w głowie tysiące myśli o tym, co się wydarzyło w ciągu dnia, albo o tym, co mają jutro do zrobienia. I nie potrafią o tym przestać myśleć, i to powoduje, że ich układ nerwowy się aktywuje, i po prostu jest im coraz trudniej zasnąć. Są także osoby, które często się budzą w nocy z takim uczuciem jakiegoś lęku, pobudzenia fizy fizycznego, jakby już był poranek, jakby już miało być gotowe do wyjścia, aby stawiać czoła um, batalii i kolejnym dniu, którym będą mieli kolejne problemy do rozwiązania. Jeżeli wiecie, że być może wasz problem bezsenności, trudności z zaśnięciem albo częste przebudzenia w środku dnia wiążą się z tym, że myślicie za dużo i nie wiecie, jak przestać myśleć, nie wiecie, jak radzić sobie z emocjami, to ten webinar będzie dla Was. Jako psychoterapeuta strategiczny z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, przez ostatnie lata szkoliłam się i współpracowałam z włoskim psychoterapeutą Giorgio Nardone. Który rozbudował model terapii strategicznej w Polsce, jeszcze nieznanej. Ale jest to terapia krótkoterminowa, skoncentrowana na rozwiązaniu, ale skoncentrowana także na zrozumieniu problemu, który stoi za, za jakimiś objawami. Więc, jeżeli chcecie poznać różne sposoby radzenia sobie z myślami, z lękiem, zapraszam wam na, Was na ten webinar, który odbędzie się w niedzielę 7 marca o godzinie 11. Poniżej znajdziecie link. Link, który pozwoli Wam zapisać się na ten webinar, który jest darmowy. Zapraszam Was serdecznie.